Siemka, siemka, siemka. Jest sobota. Kończę już urlop. No dzisiaj ostatni dzień, znaczy ostatni, jutro jest niedziela, więc jutro ostatni dzień i znowu trzeba wracać do szarej rzeczywistości. Dawno mnie tu nie było na tym kanale. W sumie z tego co patrzyłem, to 41. doba teraz mija od ostatniego pojawienia się filmu. Nie było czasu, ogólnie chęci, żeby coś nagrać, ale może porozmawiajmy o pieniążkach. Jak to się ma w 2021? Co do kasy, nie? Czy się coś zmieniło, czy się coś polepszyło? Jak to wygląda? Kurde, po ostatnim czasie sobie spoglądam na różne portale, czy to właśnie na fejsie widzę, przeważnie na stronach kurierskich różnych firm, to bardzo dużo przewoźników szuka pracowników. Coś się dzieje dziwnego na tym rynku, tak mnie się wydaje, że jest aż takie duże zapotrzebowanie na kurierów. Nie wiem, czym to jest spowodowane, znaczy nie wiem, czym to jest spowodowane. No na pewno tym, no teraz są wakacje, ale ogólnie pewnie tym spowodowane jest to, że pracy jest coraz więcej, zarobki w sumie chyba od paru lat, wydaje mi się, że stoją w miejscu. Najważniejsze, żeby się nie obniżały, nie? Bo to jest najważniejsze, ale wiadomo, jeżeli przewoźnik nie zarobi, to ten przewoźnik też nie ma za co ci wypłacić dużo większej kwoty. Choć wiem, że są kurierzy, i to sprawdzone źródło, bo z nimi rozmawiałem, są kurierzy, którzy pracują za 2,5 tysiąca złotych. No to jest raczej... Kurde, fajne ten Fiat. Raczej śmieszna wypłata dla mnie. 3000 to jest w sumie też mało. No ale no pracują za tyle. Średnio, co tak z chłopakami gadałem, zarabiałem około 3,5 tysiąca złotych do 4. Niektórzy mówią, że nawet i więcej niż 4. Nie wiem, czy jako przewoźnicy, czy jako kurierzy. No kurde, 3,5, no to taki standard mi się wydaje, że to jest. Ale to ciasno na tej myjni. A no jak jest w rzeczywistości, nikt też dokładnie nie powie, ile zarabia. Ale powiedzmy, że te między 3,5 a 4 tysiące to jest najbardziej wiarygodna stawka dla kuriera jakiegoś tam, który już ma jakieś pojęcie, jak pracować, żeby też nie robić kosztów przewoźnikowi. Będziemy mieć furę. Żeby nie robić przewoźnikowi kosztów. No i wtedy jest nagradzane, tak, za jakości jakieś tam, jakie wyrabiacie we firmie, to przeważnie firmy też dawają jakieś tam bony, czy tam kasę. Więc to też jest jakiś plus. I tak to wygląda, no właśnie, no tak jak właśnie mówię, no, raczej właśnie nie zmieniają się wypłaty. Wszyscy dostawają, znaczy wszyscy dostawają, większość podejrzewam, że od paru lat właśnie im się wypłata nie zmienia. Choć sprzedaż poszła dosyć mocno do góry przez wiadomo co. A też w niektórych firmach są ucinane stawki i tak dalej. A kurierzy tego, czy tam przewoźnicy nie widzą, żeby oni mieli więcej. No. Bo przeważnie jest mowa, że ale macie więcej roboty, więc zarabiacie tyle samo albo troszkę więcej. No właśnie, bo jest więcej roboty. A jak jest więcej roboty, to chciałby się więcej zarabiać, a nie żeby kasa była taka sama, nie? I tak to wygląda, no. Póki co... Znaczy póki co, no nie planuję na razie zmiany pracy, bo jest mi dobrze tu, gdzie jestem, więc nadal tu działam. W obecnej firmie jest fajnie, no bo paczki są letkie i to jest chyba największy plus. No i szybko się zjeżdża w miarę na firmę, nie? Co w ostatniej firmie było niemożliwe, żeby być o tych godzinach w domu koło 15, to by było niemożliwe. Może raz zjechałem przez 5 lat, a rejony zaczynałem o 10. A tu o 10 to ja już mam z 30 stopów zrobionych. Więc tu jest też właśnie ten plus w tej firmie, więc tu jestem zadowolony. No ale powiedzmy tak, wracając do podsumowania, taka średnie zarobki kuriera to jest między 3,5 a 4 tysiące netto, czyli na rękę. Tak to wygląda. Jak jest z umowami, każdy przewoźnik tam ze swoim pracownikiem ustala różne
różne umowy, czy tam na zlecenie, czy tam umowa o pracę, nie wiem, najniższa krajowa, czy tam normalnie, no też utrzymanie pracownika też kosztuje i to niemałe pieniążki. I tak to wygląda. Początkujący kurier, jak dla mnie, w pierwszym miesiącu powinien, jeżeli już tam ogarnia, nie, powinien zarobić jakieś 2 500 zł, w drugim 2 800, a w trzeci i kolejny nie mniej niż 3 000, nie wiem, 200 powiedzmy. No zależy też od rejonu, nie? Bo rejon rejonowi nierówny, ale powiedzmy od tych 3 200 wzwyż. Im więcej, tym lepiej. Ale taka między średnia, no to powinna być to właśnie, no, bliżej czwórki niż trójki. Takie jest moje zdanie. No, wiadomo, ktoś się nie zgodzi, ktoś się zgodzi. Niektórzy właśnie, tak jak mówię, zarabiają poniżej 3 000 i pracują, i to jeszcze na czarno, więc to jest lipa. Tyle by to było ode mnie w tym krótkim odcinku. Więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i tak dalej, i tak dalej. A ja sprzątam, myję furę na poniedziałek, bo musi być czysta.